Witam. Mam na imię Katarzyna. Jestem Żylanowa. Od niedawna tutaj przyjeżdżam do Was. I postanowiłam właśnie wyjść. Trudno. To moje życie od dziecka było trochę takie skomplikowane. Miałam ojca alkoholika. Moja mama często chorowała. Raczej zachorowała na nerki, później dializy miała co drugi dzień, więc co drugi dzień już jej nie było w domu. Później wracała. Mam 5 rodzeństwa. No i było ciężko patrzeć się na choroby. Więc nie, od tego momentu, jak jeździłam po szpitalach, to po prostu znienawidziłam te szpitale w ogóle. Nie lubię chorób. Nienawidzę tego, co robi diabeł w ludziach. A moje życie było takie, że później po śmierci mamy, w wieku 18 lat, jak mama zmarła, w moim życiu się taki bunt stworzył, że mówię, nie ma tego Boga, bo ja się tak modliłam tymi pacierzami, tym wszystkim, tego, co mnie nauczono w kościele katolickim, a tu nic, żadnego odzewu. Więc miałam taki trochę bunt. I zaczęłam imprezować później potem. Takie miałam towarzystwo, że po prostu w szkole średniej chodziłam sobie na piwko, raz, drugi, trzeci. I tak się wciągnęłam w różne towarzystwa, imprezy, dyskoteki, swawole, mężczyźni. No i niestety to mnie nie zaspokajało. Więc rozstania były, powroty z mężczyznami oczywiście. Później spotkałam męża. Wyszłam za mąż i myślałam, że znalazłam to, co powinnam znaleźć, ale niestety okazało się zupełnie inaczej. Ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałam małżeństwo, inaczej funkcjonowało. Więc każdy szedł w swoją stronę. Urodziło się nam dziecko, mam 10-letniego syna teraz. I dziecko zaczęło chorować cały czas po lekarzach, jakiś antybiotyki non-stop, co 2 miesiące zapalenie ucha, więc trzeba było dalej dychać, jakieś operacje miał mieć, ale się w pewnym momencie tego całego starzenia, tego imprezowania też mojego męża oczywiście, bo on w innym kierunku szedł zupełnie. Ja dostałam też takiej depresji, można powiedzieć. I chciałam popełnić samobójstwo. Którejś nocy wzięłam sobie, wypiłam alkohol i przyszło mi, żebym skoczyła z balkonu. Więc idąc otworzyć ten balkon, usłyszałam głos, nie rób tego, wiesz, jak skoczysz i przeżyjesz, to będziesz do końca życia kaleką. Więc to mnie zatrzymało i zaczęłam ryczeć i mówić, Boże, zabierz mnie z tego świata, bo ja tak dalej nie mogę żyć. Ja nie chcę tak żyć. Ja tego świata nienawidzę, nienawidzę tego bezprawia, co tu się dzieje. No i Bóg wtedy mnie za bardzo nie wysłuchał, tylko raczej oczywiście tak myślałam, tylko poszłam spać sobie. Ale na drugi dzień następna myśl przyszła, żebym sobie poszukała jakichś papierów w szufladzie, które są dla mnie ważne. No i sobie poszłam, zaczęłam w tych papierach szukać, w tych szufladkach, a tam znalazłam Nowy Testament. Wyjąłam ten Nowy Testament, otworzyłam, zaczęłam go czytać i po prostu byłam zdziwiona, co tam jest napisane. Zaczęłam wierzyć w to, co Słowo mówi, wierzyłam w sercu, ale wcześniej jeszcze nie wiedziałam, że trzeba to wyznać ustami. I więc czytając, dostawałam taki jakiś pokój, ale życie po prostu to, co się działo w domu, to bym po prostu ten spokój zabierał, tak?
I w pewnym momencie później Bóg mi postawił następną osobę w pracy, takiego kolegę, i świadczył mi też o Jezusie. Pokazywał mi swoją postawą, że ma taki spokój, taki jest opanowany, i mówił dużo o Jezusie, o Jego miłości, więc mnie tak pociągnęło go w kierunku i zabrałam tego spokoju. Więc zaczęliśmy tam rozmawiać więcej i on mnie zaprowadził do takiego franciszkanina, braciszka wtedy. I ten franciszkanin po prostu wziął mnie na bok, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, a ja przy nim zaczęłam płakać. Nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego. I w pewnym momencie, jak on się o mnie modlił, to ja poczułam taką niesamowitą miłość. Czułam się, jakby mi ktoś ciężar z całego życia zabrał. Jakieś 50 kilo z pleców. Worek kamieni, nie wiem, co to było. I wyszłam stamtąd taka radosna, szczęśliwa, wielbiąca Boga. Jeszcze poszłam tego samego dnia na koncert. Kamila Bednarka u nas akurat był. I ja tam widziałam cały czas miłość wśród tych ludzi, że oni się przytulają. Boże. I tam właśnie na tym koncercie wybiłam też Boga, zamiast tego Bednarka. Później była taka sytuacja, że Bóg też mi postawił ludzi innych. Moja siostra też się w międzyczasie narodziła, ta starsza, więc razem tak sobie chodziłyśmy. I ona dostała propozycję do kościoła protestanckiego, żeby pojechać na Festiwal Nadziei w 2014 roku. Więc w 2014 roku pojechałam. Zgodziłam się na ten festiwal, zobaczyć, jak to jest i w ogóle. I zobaczyłam, porównałam kościół katolicki a kościół protestancki. Miałam porównanie, jak jest tu. Tutaj się modlam na różańcach, w autobusie. Tutaj się modlam śpiewając piosenki, grając na gitarze. Więc poszłam za tym. Zaczęłam tam chodzić. I pewne rzeczy Bóg mi po prostu też zabierał w międzyczasie. Bo ja miałam taką warownię bardzo maryjną. Więc nawet jak tam poszłam, to byłam jeszcze z łańcuszkiem Maryi obwieszczona. I Bóg jeszcze postawił mi osobę tam w tym miejscu. Takiego starszego pana, który mi przynosił książki. I te książki pozwalały mi tą warownię maryjną zerwać, więc jak przeczytałam tą książkę, to po prostu olśniło mnie i zaczęłam wszystko wypalać z tego domu. Wszystkie figurki, wszystkie te gazetki, bo jeszcze miałam problemy z wróżeniem. Więc czasami sobie chodziłam do wróżek, stawiałam sobie pasjansy, karty tarota, sama sobie nawet starzyłam. Byłam wciągnięta w taki numerologię, najróżniejsze rzeczy. Więc musiałam to spalić i zakończyć. W międzyczasie właśnie to moje małżeństwo się rozpadło, bo jak przyjąłem Jezusa Chrystusa i już zaczęłam tak iść za tym, to mój mąż pozew o rozwód złożył do sądu. No i niestety trzeba się było rozstać. Oczywiście ja byłam przeciwna temu, ale nie miałam innego wyboru, bo nie można zatrzymywać ludzi. No i jeszcze miałam taką sytuację w sądzie, że mój były mąż moją rodzinę pozwał też i zeznawała przeciwko mnie, więc to dodatkowy ból. Ale osoby, które byłam tam w kościele, takie miałam też pragnienie i Bóg co daje, takie pragnienie, żeby na przykład był ktoś tam ze mną z tego kościoła, żeby mnie wspierał duchowo i postawił mi pastorów. I pojechali ze mną na tą rozprawę, więc mnie trzymali na duchu, modlili się za mną tam. No więc dziękuję im za to, bo naprawdę byli dla mnie wsparciem.
międzyczasie i powoli oczywiście Bóg zaczynał mnie uwalniać też z różnych tej nienawiści do tego byłego męża, bo no po prostu tylko znienawidziłam w pewnym czasie. Ale czas i właśnie przebywanie w Bożej obecności zupełnie zmienia sposób patrzenia na świat, nie? Ja zaczęłam się modlić, Boże, pokaż mi, jak Ty kochasz ludzi, tak? Pokaż mi swoimi oczami, jak Ty patrzysz na osoby. No i Bóg mi pokazywał. Pokazywał mi też byłego męża, jak na niego patrzy. I zupełnie inaczej zaczęłam postępować, tak? Nawet jak przyjeżdżę po dziecko, żeby się z nim zobaczyć, to ja potrafię mu usłużyć, podać mu herbatę, obiad. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie ma żadnej jakiejś w sercu zadry. Jestem w tym wolna, zupełnie. Później moja siostra się młodsza też nawróciła. Niesamowita też była sytuacja. Ale to już ona sobie musi kiedyś tam powiedzieć. Więc dziękuję.